Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak wiecie, Honda parkuje codziennie na zewnątrz, gdyż w ciepełku grzeje się Mazda. Znowu powiecie, że mam bałagan. Zapas miodów na całą zimę. No i słuchajcie, takich folii już miałem chyba dwie i stwierdziłem, że dam ostatnią szansę. Kupiłem jeszcze jedną. No te uszy się zakłada tutaj pod uszczelkę. Słuchajcie, dosłownie jedna noc. Był jakiś wiatr. Rano wstaję i folia leżała tu na boku auta. No słuchajcie, zdenerwowałem się mocno. Ja nie wiem, kto to w ogóle produkuje, że to nie jest zakazane. No to jest, słuchajcie, taki szajs. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale już nigdy w życiu tego szajsu nie kupię. Takie dziadostwo. Natomiast skrobanie szyb poranne, no, doprowadza mnie też do lekkiego szału. Po prostu nie mam na to czasu specjalnie, no bo muszę wyprawić do szkoły dwie córki i tak dalej. Wstaję już przed szóstą, już wnet będę wstawał o wpół do szóstej. I słuchajcie, stwierdziłem, bo akurat widziałem na osiedlu gościa, który miał na szybie coś takiego. No to pogmyrałem na popularnym portalu. Nie jest oczywiście to tradycyjnie żadne lokowanie produktu. Takie coś znalazłem. Były dwa rozmiary, wziąłem ten większy. Więc słuchajcie, robimy próbę. Mam nadzieję, że... Znaczy podejrzewam, że wiatr znowu może urwać te linki tutaj. No ale stwierdziłem, że w razie czego, no to dam tą płachtę tu do środka, pod uszczelki znowu. I na pewno będzie siedzieć. Chciałem po prostu mieć płachtę z materiału, a nie jakieś takie folie dziwne. No i popatrzmy, załóżmy to cudo. Okej, słuchajcie, tak to wygląda. No jest to materiał, nie wiem do czego wam to porównać. Przypomina mi to taki materiał, jak się przykrywa warzywa w ogródku na zimę. Coś takiego. Natomiast z zewnątrz jest to obszyte. No i tu są wszyte gumki. Ach, myślę, że to się urwie. Jeżeli będzie wichura, no bo wiadomo, że to jest kwestia tylko wiatru. A tak to się prezentuje w całej okazałości. Na końcu tych gumek są takie plastikowe haczyki. Natomiast tutaj jest to tak uszyte, że się robi taki po prostu róg, takie zakole. Okej, jestem w trakcie. Tu zauważyłem, że dół jest taki półokrągły, tak jak szyba. Tu to zakole, co mówiłem, to jest chyba na lusterko. Natomiast tu, słuchajcie, jest takie ucho. To jest akurat fajne, żeby założyć przez uszczelkę i żeby właśnie wiatr chyba nie zerwał. Zaraz sobie poprawię, tylko odłożę kamerę. No i tu mamy gumkę mocowaną w dwóch miejscach. I to sobie mam zaczepić koło tu gdzieś. A to sobie mam zaczepić o tylne koło. No, dość mocno napięte. Chyba szybko strzeli, chociaż tu pewnie teraz można poprawić. O, dobra. Aha, i boczna szyba totalnie uciekło mi, dobra. Boczna szyba totalnie zasłonięta.
No to chwycimy sobie tu koło. Dobra. No i tu na lusterko. No i tak to by wyglądało. No tu można jeszcze naciągnąć, tylko mi ucieka jak otworzę drzwi. No jedną ręką mi ciężko, czekajcie, odłożę kamerę. Ok, naciągnąłem. No tutaj ta góra jakoś lepiej siedzi. Muszę coś tu poprawić. Okej, lepiej już chyba nie będzie. Także naprawdę fajny patent tutaj z tą kieszenią na lusterka. Jedynie co, to moim skromnym zdaniem, żeby właśnie jeszcze chronić przed wiatrem, znaczy pewnie się da to niżej dać, tylko musiałbym poprawić, żeby to otrzymać wycieraczkami. A poza tym, żeby tu jeszcze nie zamarzały wycieraczki, to raczej na pewno powinienem to poprawić. Okej, to spróbuję jeszcze raz, odłożę kamerę. Okej, moi drodzy, poprawione, czyli spuściłem tu na dół, chwyciłem wycieraczkami. Także tu się trochę cofnęło, no bo to było dalej pierwotnie. No dobra, dzięki, trzymajcie się, napiszcie, czy macie jakieś doświadczenia z tą plandeką. Tak jak mówię, nawet jak się porywają te gumki, to i tak prawdopodobnie to będzie bardzo dobra plandeka, bo idealnie tu wszystko ładnie zakrywa. Tu właśnie półokrągła na szybę i w razie czego po prostu bez tych gumek chwyca ją tylko uszczelką i tyle. Dzięki, trzymajcie się.